Dzisiejsze wyzwanie jest od Tolkarol. Polega na tym, że nie możemy używać maszyn, więc i Churchilla. Więc gramy na tybie alt rundy. Bez Monkey Knowledge. Oczywiście cel, nie wiem jaka tam była runda. Na zasadzie, że to są alt rundy, to może takie powszechne minimum, jakie sobie tutaj dam, to no będzie runda 95, więc z 99 tak naprawdę, bo tam leci goły badzik. No, fajne wyzwanie, co jakby było gdzie wyjątkowo, jakby było słuchać jakiś ding czy coś, no to cookie clicker w tle leci. Jakbyście chcieli, żebym pokazał jak mi idzie w cookie clickerze, no to dajcie znać, pokażę. A to, no chyba powiem, mogę powiedzieć ile gram. Rok 26 dni. Na jednym save'ie, taka ciekawostka jeśli chodzi. Ale mogę pokazać ile po roku już mam. Jeśli ktoś jest ciekawy. No ale cóż, w sumie Cookie Clickera też można nagrywać. Tak się teraz zastanawiam. Tylko nie wiem czy będzie sens. Patrzę, czy jakieś maszyny jeszcze nie użyłem. Więc tak, na pewno super mapki nie będę mógł dać pod trzeci poziom środkowej ścieżce, ponieważ tam jest robo małpka. Czyli super małpka stanie się maszyną. Będzie nadal małpką, tylko już jako taka maszyna, więc wyzwanie po prostu będzie, można powiedzieć, niezaliczone tak naprawdę. Będę musiał powtarzać wyzwanie, więc. Tutaj taki haczyk ukryty jest. Fajny haczyk ktoś tu ukrył. Tak, to są maszyny, to nie można kupić tego. Szkoda, że tej mapki nie ma w BTD5 Expansion, kurczę. To szkoda. Farmy mogę używać? Tak, dobra. Sobie przepisałem wyzwanie. No w sumie to nie jest
ani maszyna, ani mamka, to jest budynek, więc... Więc tu nie mogę używać. Dobra, teraz zbieramy na te banany. Spróbuję jeszcze nie używać alchemika, to będzie dopiero świetne. Setna runda bez alchemików, da się. Incoming! Jeszcze sobie dam dodatkowe utrudnienie. Alchemika mogę tylko pod drugi poziom górnej ścieżki, pod 2-3-2 maksymalnie. Więc takie utrudnienie da nam fajne. Incoming! Sądzę, że to takie za łatwe to wyzwanie. Ale nie mówię, że ono jest słabe czy... Seriously? Czy głupie czy coś. Ono jest spoko. Tylko sobie lubię utrudnić czasem. Tak, jestem znany z tego, że lubię sobie życie utrudniać. Tutaj, będziemy tutaj... To jest jeszcze... Do tego nie dość, że same małpki, to jeszcze ograniczenia alchemicy. Więc... kamuflażu. Come on. Muszę powiedzieć, jak już powiedziałem, że sobie ograniczam alchemika, to już nie mogę tego zmienić. Więc... No to jest taki modyfikator, można powiedzieć, ode mnie. Twojego wyzwania, Tolek, więc... Żeby nie... No w sensie stwierdziłem, że to trochę za łatwe jest. Sobie utrudniłem, jakby co. Mam nadzieję, że się nie będziesz na to gniewał. Bo wiem, że to twoje wyzwania...
BFB incoming. Znowu teraz. No tak by się przydał ten właśnie bumerang pod, znaczy alchemik pod 042, jednak. Ograniczyłem już sobie pod 232, więc nie mogę już tego zmienić w jakikolwiek sposób. Taką nutkę czegoś od siebie dodałem. Aj, proszę. Problem rozwiązany z zasięgiem. Problem z zasięgiem mam już rozwiązany, więc... Idę co... Kurde, za późno. Definitywnie za późno. What strong. Okay. BFB incoming. No i siemy. No i tak czekać tylko, więcej tych mapek będzie w końcu czy nie, bo tak już nudno z tym co jest. Słownie. Nudy są to. Nudno jest po prostu. Teraz tylko te auć mi zostało i to wszystko. Jeszcze jestem Muddy Puzzles. Headshot.
got? Okay. No i świetnie. Właśnie to jest... Dlatego nie pod drugi poziom, tylko właśnie pod trzeci sobie ograniczyłem. Żeby w ogóle dało się to przejść. To właśnie pokazałem na tych sterowcach ten powód. 76 rundy. Idziemy pod rundy 200 coś tam. Raczej nie. Chociaż nie wątli się da się. Niewątpliwie da się, ale... OMG incoming! Co by tu jeszcze wziąć?
I 80 do przodu. Mało, mało, ale... Ale zawsze coś tak naprawdę. W ogóle pokażę insta małpki jak... Okej. Dlaczego w ogóle idę cały czas pod tych? Bo chodzi o to, że pozwala im przebijać lidówki, zadać więcej obrażeń ceramicznym balonom i... Więcej obrażeń ceramicznym balonom, a także sterowcom. Więc mamy uwolnić siłę z czegoś bardzo taniego. Więc na tym to wyzwanie polega. Też oprócz tego, że mamy samych małpek używać, to jeszcze... Właśnie... Tak, jak to robię, to pewnie wykonalne jest, ale... No nie wiem, czy to się... Bardzo fajny, opancerzony balonik. Ten BFB tak fajnie wygląda. No mówię... Oni taką prostą grafikę zrobili. Oni zrobili taką bardzo... Incoming! BFB incoming! Headshot!
tylko zrobili mu taką bardzo prostą grafikę. Więc to jest taki... Taka mała uwaga. Testerowcy mają takie bardziej proste grafiki. Ale niech już będzie. ZOMG incoming! No rzeczywiście, to będzie są alternate. Kurczę. A ja są tylko dwa. A to też trzy, więc nie zrobi się tak. BFB incoming. ZOMG incoming. Dobra. Wow. Sam awatar tylko postawiony. Jaką to ma siłę po prostu, nie? Ja w to nie... DDT, incoming! Headshot! Trzydzieści minut? Nie, ja nie wierzę, nie. 30 minut nagrywania. Ja nie wiem, ile to się będzie wstawiać. Oh yeah. DDT incoming. BFB incoming. Coming. Is that all you got? COMC incoming. Jakbym to sprzedał, to bym
Wyszedł 7 koła naprzód. DDT incoming. You can all have those. Come on. Okay. Powinniśmy to zrobić. ZOMG incoming. Headshot. Come on. O I am the best. O. Dobra, powinno im taki wycisk dać teraz. No i lecimy. Ale mówię, nie wiem czemu tak długi materiał wyszedł, ale... Jak wyszedł, to wyszedł, niestety. Więc... Więc celem jest nie setna, a 99. runda. No jak się uda, to dobrze. Jak się chociaż 99. uda zrobić, to już jest duży sukces. No i zniszczy. Lot speeda oczywiście. No i tak, właśnie to jest. Tak właśnie to kurde, sobie za przestary. No, uda się to coś zrobić na pewno. To już wiemy, że to jest 100% szansy na zrobienie tej fali. Jest to 100 za... Okej, zawrażone. O nie.
COMG incoming! Is that all you got?